Trzy wybrane fragmenty z dzisiejszego nagrania. Niektórzy głosiciele nauk duchowych twierdzą, że ambicja jest najniebezpieczniejszym wrogiem na drodze do poznania prawdy. Lecz gdy się nad tym bliżej zastanowimy, to uznać będzie trzeba, że twierdzenie to jest jednostronne. Rządza sławy i panowania, pobudza człowieka do dalszych wysiłków. Dochodząc swoich praw, dochodzi do wolności, której nie umie jeszcze słusznie wykorzystać. Jest ruchliwy, ale wiecznie niezadowolony. Rodzi się człowiek nowy, który na gruzach swej chciwości buduje, głęboko zapuszczając swoje fundamenty, budowę lepszej przyszłości. Rodzi się skromność, współczucie z bliźnimi. I bezinteresowność. Rok 1923: Maria Florkowa, prawo dobroci. Jeśli poświęcimy trochę uwagi swojemu życiu, temu szaremu życiu, które przepływa obok nas, niosąc drobne radości i troski, to zauważymy na pewno, że najtrudniej być nam dobrym w rzeczach małych, codziennych, gdy co krok nerwy wypowiadają posłuszeństwo, gdy jesteśmy narażeni na rozliczne ukłucia, cierpkości, niewypełnianie poleceń lub niesłuszne zarzuty. Ale też i cała sztuka życia polega na tym, aby wyzwalać się z tych drobnych, ale jakże częstych, gniewnych uniesień, aby odpowiadać zawsze dobrocią, wyrozumiałością, wybaczeniem na wszelkie przykrości, a nawet krzywdy, jakie mimochodem wyrosły na podłożu, nie tyle złej woli, ile niezrozumienia nas, lub przeoczenia, tak bardzo częstego w tej gorączce życiowej, jaka staje się dzisiaj udziałem niemal wszystkich. Ci, którzy stale i niezmiennie walczą z przeciwnościami, pogodą ducha i potęgą dobroci, Spełniają dwa zadania. Niszczą zarazki złego i życiu przydają piękna i dobra. Gdziekolwiek los ich rzuci, wszędzie rozsiewają promienie światła. Mogą to być ludzie prości, maluczcy, nieuczeni i na pozór niczym się nie różniący od tłumu, a jednak bije od nich moc i słodycz, która zniewala opornych i cały świat czyni ich przyjacielem. Sama ich obecność obdarza spokojem, uciszeniem, rezygnacją w cierpieniu. Zwykle nie narzucają się ani z własnym zdaniem, ani z pomocą jaskrawo bijącą w oczy, a jednak ich udział w naszych troskach jest szczery i serdeczny, a samo podanie ręki ma jakiś czar i zdolność kojenia najboleśniejszych ran duszy. Uczmy się tej cichej zniewalającej dobroci. Na początek niech to będzie jeden wysiłek każdego dnia. Może to być tylko uśmiech, którym odpowiemy na przykre słowo, może jeden odruch pobłażliwego przemilczenia czyjejś śmiesznostki lub wady, może zrezygnowanie z pokusa, aby wykazać swą słuszność w sporze małoważnym i nieistotnym, a może groź damy żebrakowi, gdy zastuka w najmniej odpowiednim momencie, gdy zajęci jesteśmy pilną pracą lub też bardzo pragniemy odpoczynku i ciszy, lub wreszcie będzie to przyjazne podanie ręki człowiekowi, o którym wiemy, że nas oczernia. Ileż sposobności, aby przełamać siebie i wywalczyć codziennie nowe nad sobą zwycięstwo. Gdybyśmy świadomie i systematycznie ćwiczyli charakter, oczyszczając go z opryskliwości, dumy, niechęci, złośliwej drwiny i sądzenia drugich, życie osobiste zajaśniałoby bogactwem promieni jak wiosna bogactwem kwiatów. Pamiętajmy bowiem, że często jeden uśmiech życzliwości i zrozumienia, jedno słowo uznania czy współczucia, milczący uścisk ręki, dobry wzrok sięgający do dna duszy, i trochę panowania nad sobą, trochę więcej myśli o drugich, a lżejszym i radośniejszym będzie los tych, którzy nas otaczają. Jesteśmy często w błędzie, sądząc, że tylko pomoc materialna stanowi o naszej dobroci. Nie więcej dobra uczynimy bliźnim, dzieląc z nimi chleb przyjaźni niż obdarzając ich złotem. Zresztą dobra ziemskie nie zależą od naszej woli i nie zawsze mamy pełne dłonie mogące przynieść ulgę drugim bez skrzywdzenia swoich najbliższych. Ale dobroć i miłość są jak promienie słońca. Oddając się wszystkim nikomu nie uszczuplają swego daru. Czy jeden kwiat pręży ku słońcu swą koronę czy miliony kielichów chwieją się pod jego pieściwym dotknięciem? Wszystkie biorą od słońca tyle, ile wziąć mogą, nie zubożając w niczem otoczenia. I są serca ludzkie, podobne takiemu świetlistemu słońcu, oraz inne, lodowate i twarde jak kryształy lodu. Te, chociaż nieraz czyste i wolne od słabostek, nie pociągają jednak nikogo ku sobie, przeciwnie – gdy podchodzą do ludzi, wita ich niechętne spojrzenie lub milcząca wrogość. Jeśli pragnęliby nawet komuś dopomóc, nie spotykają ani zachęty, ani wdzięczności. Ich dobrodziejstwa ciążą jak głazy, które pragnęłoby się co rychlej zrzucić z siebie. Cytat. Są cnoty suche, wyrastające na jałowym gruncie serc ciasnych i samolubnych, Cnoty podobne ostom bezwonnym i kolczastym, rosnącym na ugorze nie są one ani balsamem dla ran, ani rozkoszą dla oczu, ani ochłodą dla spieczonych ust. Koniec cytatu. Wszelka cnota pozbawiona dobroci, nieopromieniona ciepłem serca i bezinteresownością intencji. Jest raczej błędnym ognikiem na moczarach, niż gwiazdą zwiastującą czystość błękitu. A tak trudno jest nam czasem osądzić się surowo i sprawiedliwie. Nawet czyniąc dobro, okłamujemy się, przemilczając wobec własnego sumienia powody, dla których wybraliśmy tę, a nie inną drogę. I czujemy się potem rozgoryczeni, że efekt naszych wysiłków był inny niż się spodziewaliśmy. Skarżymy się. Napojono nas goryczą i niewdzięcznością. Cóż to oznacza? Oto, że spełniając obowiązek miłości bliźniego, wyznaczyliśmy z góry cenę tego uczynku. Nie kierowaliśmy się dobrocią, ale wyrachowaniem, a że zazwyczaj przeceniamy nasze wysiłki i nasze zasługi. Stąd uczucie rozgoryczenia, iż w ostatecznym rozrachunku ja dałem i ja otrzymałem ta ostatnia pozycja nie jest taką jaką pragnęlibyśmy aby była ilekroć użalamy się że napojono nas niewdzięcznością wystawiamy sobie sami świadectwo że brak nam tej ewangelicznej dobroci która zawsze daje a nie pytając nigdy i nie obliczając ile otrzymuje w zamian Jedynym niezawodnym probierzem dobroci jest bezinteresowność. Nauczmy się czuwać nad sobą, aby nigdy nie żądać wdzięczności. Nawet w myśli, nawet w formie bardzo łagodnej, ujętej w głuchy wyrzut, ani Bóg zapłać mi nie powiedział. Owo Bóg zapłać, to nie jest bezinteresowność, ale składanie kapitału swych zasług na gruby procent bo u tego, który jest szafarzem wszelkich łask. Trudno zaiste zdać sobie sprawę z głęboko wrośniętego egoizmu, jaki kwitnie w nas na dnie i u podstawy każdego niemalczynu. Ale powolnym i wytrwałym wysiłkiem dążyć do tego musimy. Jest to wyższa oktawa wewnętrznego rozwoju duchowego i odsłania się ona tym, którzy gorąco pragną iść naprzód, należy zrozumieć, że ten tylko, który niczego dla siebie nie pragnie prócz możności czynienia dobra drugim, jest na właściwej drodze. Tylko ten. Powoli nauczy się on patrzeć na los swój, na ludzi, na ciężary życia i niewdzięczność oraz zawody, jako na przyjaciół i nieodzowne szczeble owej jakubowej drabiny, która wiedzie do Boga. Wsłuchaj się pilnie w każdy szept dobrego natchnienia, płynący z serca, aż stanie się ono prawem twojego życia. Ludzie mogą cię zawieść, serce nie zawiedzie nigdy. Nawet okrwawione i zapoznane gromadzi owoce swej dobroci, które dają najczystsze rozkosze życia. Słuchaj zawsze serca. Możesz popełnić błąd jakiś, ale nie ustaniesz na drodze postępu. Życie, którego jedynym zadaniem jest czynić dobrze, nigdy nie jest zmarnowane i nie ma w niemie miejsca na pustkę lub nudę, bo prawdziwymi radościami życia nie są te dobra oraz korzyści, jakie osiągamy, ale to, co sami w nie wkładamy. Zrób ze swego życia arcydzieło miłości, a przekonasz się, że warte jest ono trudu przeżycia. Rok 1921 Antoni Kajfosz. Rządza sławy i panowania. Największą rolę odgrywa w życiu ludzkiem rządza sławy ambicja. Niektórzy głosiciele nauk duchowych twierdzą, że ambicja jest najniebezpieczniejszym wrogiem na drodze do poznania prawdy. Lecz gdy się nad tym bliżej zastanowimy, to uznać będzie trzeba, że twierdzenie to jest jednostronne, bo rządza sławy i panowania jest dla niejednego potęgą i może największym bodźcem postępu. Jest kołem rozpędowym, bez którego cała maszyna ludzkości nie poruszyłaby się z miejsca, szczególnie na niższym stopniu rozwoju. Bez tej potęgi postępu wielu byłby wcale nie do pomyślenia. Ona to jest, co zmusza człowieka iść naprzód. Człowiek pierwotny, u którego ambicja i chęć panowania się nie rozwinęła lub za mało się objawia, nie może posunąć się naprzód w postępie i nie postąpiłby wiele naprzód, gdyby go człowiek o rozwiniętej już ambicji nie popchnął z martwego punktu. Dzieje się to w różny sposób, a ponieważ ludzi chciwych jest znaczna ilość, to też wpływ ich przejawia się różnie. Najgorzej wychodzi na tem człowiek nieoświecony, gdyż staje się narzędziem w ręku ludzi spekulantów i ludzi pragnących władać światem, którzy wysysają z niego ostatnią kroplę krwi. Bywa ciemiężony i uciskany w każdy możliwy sposób. Człowiek tego poziomu umysłowego lubi spokój, i jest zadowolony jeżeli może zaspokoić głód i pragnienie. Nie troszczy się o zabezpieczenie swojej przyszłości ani o oświatę i wszystko oddaje na wolę Boga albo na niepewny los. Jest niepraktyczny i niezaradny, dlatego ludzie chytrzy i chciwi dopuszczają się na nim największych orgii. Cierpi wiele w niejednym krytycznym położeniu i gdyby nie paląca się w nim jeszcze iskra poczucia godności człowieka, to marny byłby każdy krok jego. Widząc swoich bliźnich opływających mlekiem i miodem, pragnie dopiąć też do takiego stanowiska. Jest to początek budzącej się ambicji, zabarwionej nieraz niskimi instynktami, Rozpoczyna się bój srogi na śmierć i życie. Czując się pokrzywdzonym, pragnie człowiek wyzwolić się spod knuta swoich ciemiężycieli, wywalczając sobie prawa i domaga się równouprawnienia. Walka o byt, o posiadanie dóbr ziemskich, które przywłaszczyli sobie spekulanci i despoci, jest najtrudniejsza. Lecz i uciemiężenia nadchodzi konie. Rządza sławy i panowania, pobudza człowieka do dalszych wysiłków. Dochodząc swoich praw, dochodzi do wolności, której nie umie jeszcze słusznie wykorzystać. Jest ruchliwy, ale wiecznie niezadowolony. Ludzie tego rodzaju zapominają o tem, że też byli kiedyś poddanymi i ubiegają się o kierownictwo, gonią za sławą, marzą o bogactwach, zaszczytach, a jeżeli dochodzą do spełnienia się ich życzeń, to nie poprzestawają nad tym, co mają, lecz usiłują dopiąć jeszcze wyższych stanowisk, zrobić karierę itd. Zdaje się, że ich pragnieniom nie ma końca. Takie charaktery znajdujemy też często u założycieli towarzystw. Są wtedy niespolegliwymi wodzami. Łatwo ulegającymi potrzeptom chciwości, przez co tracą zaufanie ludu, a ponieważ zasady ich są niepewne, braki moralnej siły do naprawy, przeto zniewoleni są opuścić szeregi. Przeżywają rewolucję wewnętrzną, nikt im nie ufa, a jako wzgardzeni, przeżywają wiele nocy bezsennych, przez co znów ich nerwowość wzrasta. Ale nic złego, co by na dobre wyjść nie miało, jak mówi przysłowie. Następuje chwila upokorzenia się. W człowieku zdemoralizowanym budzi się pragnienie do wolności. Rodzi się człowiek nowy, który na gruzach swej chciwości buduje, głęboko zapuszczając swoje fundamenty, budowę lepszej przyszłości. Rodzi się skromność, współczucie z bliźnimi, i bezinteresowność. Jest to ten sam człowiek, który przebył długą wędrówkę i trudną szkołę życia. Wyzwala się spod panowania rządy i jedynym życzeniem jego jest teraz, aby mógł stać się człowiekiem użytecznym. A ponieważ przeszłość tego człowieka nie była świetną, a więc praca jego też obecnie jest trudna, ale pomimo tego przynosi ludzkości wiele korzyści. Za swoje przeszłe przewinienia jest obecnie znienawidzony i wiele przeszkód potyka na drodze życia. Nic sobie jednak z tego nie robi. Świadomy swego celu, wie dobrze, że należy spłacić dług, który przygotował sobie w przeszłości. Poznał, że podstawy, na jakich budował, są niepewne. Wszystko to przebył, wszystkiego się nasycił, nie pragnie ich więcej. Pracę dla podniesienia ludzkości uważa za najlepszą. Wstępuje w szeregi bojowników za prawdę i zdobywa powoli twierdzę za twierdzą. Wolny od zysku i chciwości, nie marzy, lecz działa, przez co osiąga zaufanie. Pracuje bezinteresownie, chwała lub nagana niczem są dla niego. Jego jedynym celem jest wyzwolenie się od rządzy i chciwości, aby móc prowadzić ludzkość, do wolności duchowej i poznania prawdy. Prawdziwych przyjaciół ludzkości jest mała garstka, ale posiada ich każdy naród. Są to założyciele wielkich religii, reformatorowie wszelkich czasów, którzy podnieśli się nad poziom współczesnego sobie człowieka. Z biegiem postępu i rozwoju pomnoży się ich liczba bądźmy godnymi wstąpić w ich szeregi szczęśliwy ten naród który posiada dużo takich przewodników dziękuję za odsłuchanie tych dwóch artykułów uważam je za bardzo ładne potrzebne o, jeszcze długa droga przede mną bo